Psy ze schroniska potrzebują wiele miłości i cierpliwości. Adopcja czworonoga to jeden z najwspanialszych prezentów, jaki możemy dać psu ze schroniska. Zwierzęta te potrzebują bezpiecznego domu i kochającego właściciela, któremu całym swoim sercem odpłacą za dobro. Zaprezentujemy Państwu psy, które są gotowe do adopcji i czekają na kochającego właściciela. Pies czarny w wieku około 1,5 roku, polecany do domu lub na podwórko. Pies nauczony utrzymywać czystość, ładnie chodzi na smyczy. Nie nadaje się do rodziny z dziećmi, jedynie dla osoby dorosłej. Suka Vega w wieku około 2 lat, bardzo łagodna i pogodna. Ładnie chodzi na smyczy, zgadza się z innymi psami. Polecamy do domu z ogrodem oraz dla rodziny z dziećmi. Suczka nie wykazuje jakichkolwiek oznak agresji, jest bardzo łagodna. Pies w wieku około 2 lat, łagodny, nauczony czystości i chodzenia na smyczy. Idealny do mieszkania dla starszej osoby lub rodziny z dziećmi. Pies bardzo grzeczny, nie sprawia problemów, jest cichy, nie szczeka, nie nadaje się na psa stróżującego. Suczka w wieku około 1,5 roku, pełna temperamentu i energii. Psiak może mieszkać w domu, jak i na dworze. Suczka jest łagodna i nie szczeka. Suczka w typie owczarka niemieckiego w wieku około 2 lat. Sunia ładnie chodzi na smyczy. Nie może zamieszkać na podwórku, ponieważ ucieka i przeskakuje płoty. Jest łagodna i zrównoważona, toleruje dzieci. Polecamy do domu.